drogie panie. Drodzy panowie też przy okazji. W takiej prostej sprawie dłuższy czas się zastanawiam, kiedy ludzie do siebie pasują. Czy wtedy do siebie pasują, kiedy są identyczni, kiedy są podobni, gdy pochodzą z tej samej kultury, tego samego środowiska, mają takie same wykształcenie, takie same doświadczenie, podobny wiek. Co powoduje, że ludzie pasują do siebie? I po bardzo, bardzo wnikliwym namyśle, po bardzo długim namyśle doszedłem do wniosku, że wcale podobieństwa nie muszą ludzi do siebie nie tylko przyciągać, ale powodować, że tworzą udany i cudowny związek. Bo na przykład, weźmy pod uwagę na przykład takie dwie wtyczki, niby identyczne, a do siebie nie bardzo pasują. One dużo lepiej pasują do gniazdka. Taka wtyczka pasuje do gniazdka. Albo na przykład weźmy na przykład taki klucz. Taki klucz to dużo lepiej pasuje do zamka niż do drugiego klucza. Bo dwa klucze razem niewiele mogą działać. Natomiast klucz może otworzyć zamek. I dlatego, drodzy, kochani, drogie, kochane, chcę wam powiedzieć, że po długim przemyśleniu doszedłem do wniosku, że istnieje jedna cecha, która powoduje, że ludzie pasują do siebie. I ta cecha to nie jest ani podobieństwo, ani przeciwieństwo. To wcale nie znaczy od razu, że na przykład on musi być mężczyzną, a ona kobietą. Może być też trochę inaczej. Ale wtedy ludzie pasują do siebie, kiedy chcą być ze sobą, kiedy chcą być razem i chcą tworzyć ten związek. Dlatego moja propozycja, jeżeli planujesz w swoim życiu mieć szczęśliwy związek, to zwiąż się z osobą, która chce tego samego co ty, to znaczy która chce ciebie i chce szczęśliwego związku, która chce razem z tobą tworzyć ten szczęśliwy związek. I dlatego moja propozycja, dowiedz się, czym dla tej drugiej osoby jest szczęśliwy związek. Czy wy myślicie o tym samym? Bo jeśli tak, to jest szansa na duże, na ogromne szczęście.